Dowiedzieliśmy się, że trener przejmie Lechię Gdańsk w drugiej połowie października. Jak oceni Pan ten pierwszy okres pracy w klubie? No, bardzo intensywne. Dwa miesiące ciężkiej pracy. Wiadomo, że Lechia znalazła się w trudnym położeniu. Byliśmy na ostatnim miejscu w tabeli, także trzeba było zrobić wszystko, żeby odwrócić sytuację, zacząć punktować i jak najszybciej wygrzebać się z tej strefy spadkowej. Tak, no to było intensywne dwa miesiące, ale myślę, że przepracowane tak bardzo mocno i w dobrym kierunku. Trener zwraca uwagę na cele krótkoterminowe w tym okresie, w którym, od kiedy trener trenuje Lechię Gdańsk. Jak trener oceni właśnie spełnienie tych celów krótkoterminowych przez drużynę? Tak, no staraliśmy się przygotować odpowiednio do każdego następnego meczu. To był taki nasz cel, nie wyznaczaliśmy sobie jakiś dalszych konkretnych celów, oczywiście poza tym, że chcemy jak najszybciej wydostać się ze strefy spadkowej, a do tego potrzebne było takie bardzo mocno ukierunkowane przygotowanie do każdego meczu. Z 8 spotkań ligowych udało się wygrać 4, także połowę. W niektórych z nich zagraliśmy nieźle, w niektórych nie najlepiej, w niektórych spotkaniach zabrakło troszeczkę szczęścia. Mam tutaj na myśli te mecze z Legią Warszawa, czy w Lidze, czy w Pucharze Polski. Natomiast myślę, że momentami Lechia mogła się podobać, jak chociażby w Lublinie. Ale to jest proces. Wydaje się, że połowa punktów z tych 8 pozwoliła nam na zrealizowanie tego, co było w tym momencie najistotniejsze, czyli wyjścia ze strefy spadkowej, ale ja sobie zdaję sprawę, że musimy bardzo ciężko pracować, żeby Lechia była bardziej regularna, żeby punktowała lepiej, częściej, a przede wszystkim grała też lepiej w piłkę, bo wydaje się, że stać nas na to. A jakie były Pana zdaniem główne pozytywy, które trener mógłby wyciągnąć z tych meczów dotychczasowych? Dla mnie najważniejsze było to, że zespół zareagował w taki właściwy sposób od pierwszego dnia, można powiedzieć, tej mojej pracy. To było trudne. Wiadomo, że Lechia znalazła się w trudnym położeniu. Wokół klubu nie była zbyt sprzyjająca i dobra atmosfera, także zaczęliśmy od rozmów indywidualnych, sporo takiej pracy mentalnej. Zespół wszedł w to, jakby poczuł odpowiedzialność. To jest dla mnie najistotniejsze za te wydarzenia, które miały miejsce wcześniej. Byliśmy bardzo skoncentrowani na tych zadaniach pojedynczych. Tak jak mówię, no, można wiele zarzucić, natomiast na pewno ta drużyna bardzo mocno chciała udowodnić, że nie zasługuje na takie miejsce, że jakby jest u nas grupa dobrych piłkarzy. No, wydaje się, że są jeszcze rezerwy i przy odpowiednio przepracowanym tym okresie przygotowawczym i ewentualnych wzmocnieniach mam nadzieję, że Lechia będzie prezentowała się lepiej. Też na pewno trener to też podkreślał po meczu, bezpośrednio po meczu z Górnikiem Zabrze na konferencji prasowej, że cieszy też to, że drużyna w końcu odblokowała się pod względem stałych fragmentów gry, które są bardzo ważnym elementem rozgrywki. Tak. Więc to na pewno jest coś wartego podkreślenia, że w końcu strzeliliśmy bramki po stałym fragmencie. Tak, no ten mecz był w ogóle taki bardzo, bym powiedział, trudny pod każdym względem. I warunków atmosferycznych, i jakby poziomu naszej gry, szczególnie w pierwszej połowie, który był zdecydowanie niezadowalający. Ale zdawaliśmy sobie sprawę przed tym meczem, to jest, zwracaliśmy na to sporo uwagi. Trener Kalkowski jest odpowiedzialny za stałe fragmenty gry i tak bardzo, bardzo mocno akcentowaliśmy, że najwyższy czas, żeby chociaż w tym ostatnim meczu zdobyć bramkę po stałym fragmencie gry. No, tak się szczęśliwie złożyło, że zdobyliśmy 2. No, trzeba nad tym elementem po prostu pracować. To jest też jeden z bardzo ważnych elementów gry i cieszę się, że przełamaliśmy tą niemoc, bo jeżeli strzela się ileś bramek po stałych fragmentach, to się też bezpośrednio przekłada często na lepszy wynik sportowy całościowo. A gdyby trener miał powiedzieć, na co Lechie w ogóle stać w tym sezonie i jaki jest nasz główny cel, tak myśląc już o rundzie wiosennej? No, oczywiście wszyscy w klubie zdają sobie sprawę i nikt nie przyjmuje do wiadomości takiej sytuacji, że Lechia mogłaby spaść z ekstraklasy. Ja tutaj jestem zatrudniony w jasno określonym celu, żeby Lechia pięła się w górę tabeli. Na pewno, tak jak powiedziałem, te pół roku będzie trudne. Chcemy się bardzo dobrze przygotować, chcemy w odpowiedni sposób również wzmocnić nasz zespół. I wydaje się, że no każdy ten tydzień wiosenny będzie przynosił, powinien przynosić lepsze wyniki i lepszą postawę zespołu. Gdzie nas to zaprowadzi, zobaczymy. Natomiast no najistotniejsze jest to, żeby
teraz w spokoju z takim poczuciem, że wszystkie ręce na pokład, tak? Że wszyscy tutaj musimy dmuchać w tą samą stronę, żeby Lechię pchnąć na te właściwe tory. Ja jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wspólnie z kibicami również, tak, którzy nas bardzo mocno wspierają. Ja to widzę na każdym kroku, w zasadzie przez te 2 miesiące czasu to bardzo dużo wsparcia takich ludzi, od których nawet nie spodziewałbym się czasami. Od kibiców, nie wiem, na spacerze czy w centrum handlowym, to jest zawsze bardzo, bardzo miłe i zdaję sobie sprawę, jaka to jest też odpowiedzialność. Dlatego odpowiadając na to pytanie, gdzie będzie Lechia w następnej rundzie, chciałbym, żeby poprawiała swój poziom sportowy, a za tym przyjdą punkty i jakby będziemy się wspinać w tabeli, to jest dla nas najistotniejsze. Tak jak powiedziałem, nie wyobrażam sobie chyba nikt z tej naszej lechijnej rodziny, że Lechia mogłaby opuścić Ekstraklasę. Wspomniał Pan o tym też, że bardzo ważne będzie przygotowanie. Czy ten okres przygotowawczy jest już zaplanowany, czy może Pan zdradzić naszym kibicom już przebieg tego okresu przygotowawczego? Tak, wstępnie wygląda to w ten sposób, że jeszcze teraz po tym ostatnim meczu trenujemy 2 tygodnie. My jesteśmy w takiej innej sytuacji trochę niż inne zespoły, bo graliśmy tydzień później, jeszcze o tydzień dłużej trenowaliśmy, także ten okres jest w ogóle taki nietypowy, bo są Mistrzostwa Świata, wszyscy trenerzy muszą się do tego dostosować. My wybraliśmy taką drogę, że 2 tygodnie trenujemy, później zawodnicy będą mieli 2-tygodniowe urlopy i wchodzimy w 2-tygodniowy okres treningów indywidualnych, w pełni monitorowanych. Każdy z zawodników dostanie określoną pracę do zrobienia. Także to tutaj jest już rozpisane przez trenera od przygotowania motorycznego. Będziemy mieli pełen podgląd tych treningów i wydaje się, że to jest na ten moment optymalne. Później spotkamy się 3 stycznia. W planie są 2 zgrupowania. Pierwsze takie krótsze w Cetniewie, tutaj we Władysławowie. I później mamy w planie wyjazd chyba 11 dni do Turcji, zaplanowane 3 gry kontrolne. Wracamy do Gdańska, już takie bezpośrednie przygotowanie do meczu z Wisłą Płock. O rywalach będziemy oczywiście informować na bieżąco, ale chciałbym też zapytać trenera o to, czy jest już pogląd na kształt kadry w nadchodzącej rundzie. Czy ma już trener jakieś przemyślenia, gdzie potrzeba wzmocnień, gdzie tych wzmocnień nie potrzeba? Tak, oczywiście to jest taki czas podsumowań teraz i sporo będziemy rozmawiali również z zarządem klubu na ten temat. Już rozmawiamy, już ewentualne pozycje zostały wskazane. Będziemy szukali odpowiednich piłkarzy, mam nadzieję, że jakościowych piłkarzy do Lechii. Natomiast oczywiście nie będzie tutaj żadnej rewolucji, bo to jest okienko zimowe i ono jest trudniejsze z pewnością niż letnie. Tych zawodników na rynku o określonym poziomie jest na pewno mniej i w tej chwili będziemy chcieli, mam nadzieję, trafić w te określone punkty w zespole. Jestem dobrej myśli, wydaje mi się, że jesteśmy w stanie w odpowiedni sposób wzmocnić Lechię. A propos też przerwy zimowej, okienka transferowego. Czy tak długa przerwa, bo to wyjątkowa sytuacja, Mundial po raz pierwszy odbywa się o takiej porze. Czy taka długa przerwa dla klubu jest korzystna? Na pewno trzeba w odpowiedni sposób do tego podejść. Ja mówiłem już wcześniej o tym, że my przyjęliśmy taką drogę przygotowań. Niektóre kluby ekstraklasy, które tydzień szybciej zakończyły rozgrywki, robią to w taki dwuetapowy sposób. Trochę trenują, potem wolne, znowu trenują. Najważniejsze, żeby to na bieżąco monitorować, żeby być w stałym kontakcie również z piłkarzami i mieć nad tym pełną kontrolę. Na pewno zawsze każdy piłkarz woli grać, woli jak najkrócej mieć ten okres przygotowawczy. Tak się stało teraz, że jest mundial, jest to nietypowe. To jest też pewna niewiadoma dla trenerów. W całej Europie również mają z tym kłopot, bo wiadomo, że trzeba w odpowiedni sposób zareagować, ale mam nadzieję, że my wybraliśmy dobrą drogę. A w kontekście budowy drużyny, takie trochę przewrotne pytanie. Kiedy będziemy mogli mówić o Lechii trenera Marcina Kaczmarka? To jest oczywiście proces i ciężko jednoznacznie wskazać. Ja uważam, że na pewno po dobrze przepracowanym okresie tym przygotowawczym ja coraz lepiej poznaję ten zespół, coraz lepiej poznaję zawodników. Myślę, że coraz więcej tych moich pomysłów będzie wdrażanych do zespołu i mam taką nadzieję, że będzie to już widoczne na wiosnę, bo tak jak powiedziałem wcześniej,
oczekiwania kibiców są na zdecydowanie wyższym poziomie. Lechia powinna grać lepiej w piłkę i być wyżej w tabeli. Mam nadzieję, że to będzie widać już na wiosnę. No właśnie, czy możemy się w takim razie spodziewać Lechii bardziej odważnej wiosną względem tego, jak trener Marcin Kaczmarek właśnie widzi ten zespół? Ja zawsze mówiłem, że jestem takim trenerem zadaniowcem i moje zespoły przede wszystkim powinny być skuteczne w działaniach. No bo co to znaczy odwaga, prawda? Bo można być odważnym, ale podejmować jakieś zbędne ryzyko i to nie przynosi określonych efektów. Ale oczywiście tak, no Lechia powinna być odważna, powinna grać ofensywnie, natomiast no ten balans musi być za każdym razem zachowany. Ja podkreślam, że w obecnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, Lechia po prostu musi być skuteczna, bo te pół roku, które przed nami, na pewno będzie bardzo, bardzo trudne i my musimy cały czas konsekwentnie mecz po meczu gromadzić jak najwięcej punktów i ta skuteczność będzie szalenie potrzebna. Trener też określa własną osobę jako człowieka Lechii i myślę, że też jest bardzo ważne w tym kontekście. I trener już o tym wspomniał, ale czy jeszcze jakieś przykłady tego wsparcia od kibiców, od osób z klubu, czy je po prostu czuć? Bo wiadomo, że ten okres był bardzo trudny. Tak, tak. I to było bardzo ważne dla mnie. To znaczy, to mnie bardzo mocno motywowało do pracy. Bo takie momenty wsparcia właśnie na co dzień, czy spotkania ludzi, których nie znam tak naprawdę, ale którzy są naszymi kibicami, nie zawsze tacy, którzy chodzą na stadion, ale tacy, którzy chcieliby być może przyjść, pytają mnie, zaczepiają, jak to wygląda, dlaczego w takiej sytuacji znalazła się Lechia. No i to są takie momenty, w których czuję się taką dobrą energię, pozytywną energię. To bardzo pomaga. Oczywiście w klubie również jestem przekonany, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i tutaj to wsparcie jest widoczne. Mam nadzieję, że ta atmosfera również wokół klubu będzie coraz lepsza. Bo wiadomo, że to wyniki budują klimat i budują atmosferę i zapełniają stadiony. Także no mam nadzieję, że będzie więcej powodów do radości na wiosnę. Bo wydaje się, że zdecydowanie lepiej powinniśmy grać u siebie, że no Lechia przez te pół roku nie rozpieszczała kibiców na własnym stadionie. I trzeba sobie jasno powiedzieć, że taka sytuacja nie powinna się powtórzyć. Zrobimy wszystko, żeby wygrywać u siebie, żeby dawać więcej radości tym ludziom, żeby zachęcać ich do tego, żeby wrócili. Ci, co odeszli w tej chwili ze stadionu, a dalej są kibicami, żeby wrócili, bo Lechia to jest wartość i wydaje się, że powinniśmy wszyscy iść w tym samym kierunku. Też to pokazuje właśnie, jeszcze wrócę do tego meczu z Górnikiem Zabrze, pokazuje to też to, że gramy do końca, tak? Nie poddajemy się ostatniej akcji meczu. I udało się przechylić szale zwycięstwa na naszą stronę. Tak, i to jest też wartość tej pracy dwumiesięcznej, bo szczęście zawsze trzeba pomóc. Ja uważam, że my w tym krótkim okresie mojej pracy mieliśmy 8 spotkań ligowych, z tego 4 wygraliśmy, 4 przegraliśmy. 2 bardzo wyraźnie, mam tutaj na myśli spotkanie z Rakowem i z Piastem Gliwice. Natomiast w pozostałych spotkaniach byliśmy blisko. A z kolei ten mecz z Górnikiem, no trochę powiedziałbym, że szczęścia nam jednak dopisało, ale myślę, że zapracowaliśmy wcześniej na to, żeby to oddało w takim meczu. Bardzo ważne, bo tak jak przed chwilą wspomniałeś, to taka walka do końca, gra do końca, ona też buduje ten zespół, tą drużynę i te okoliczności wygranej z Górnikiem na pewno będziemy jeszcze trochę pamiętać i one też nas mogą zbudować w jakiś sposób. To też na koniec pytanie o Mundial. Jakie są trenera oczekiwania, przewidywania względem naszej polskiej reprezentacji? No bardzo bym chciał, żebyśmy wyszli z grupy. Wydaje mi się, że stać nas na to. Potem to już jest jeden mecz i wszystko się może zdarzyć. Chociaż patrząc, że trafiamy tam chyba się nie mylę, na Danię albo na Francję, jeżeli te dwie drużyny wyjdą z grupy, to na pewno nie będzie to łatwe. Ale na razie póki co najważniejszy mecz z Meksykiem. Jeżeli udałoby się go wygrać, to no na pewno mamy duże szanse, żeby wyjść z grupy. Bardzo bym chciał, bo wydaje się, że no, nie wiem, czy w następnym Mundialu będziemy mieli jeszcze reprezentację, w której grają piłkarze Barcelony, Juventusu czy Napoli. Oby tak było. Natomiast dzisiaj ta nasza reprezentacja jest taka, powiedziałbym, zróżnicowana, jeżeli chodzi o poziomy. Jest kilku piłkarzy tych topowych, prawda, z fajnych klubów. Kilku ma kłopoty, nie gra w swoich drużynach. Stąd też no, na pewno trener, selekcjoner
ma nad czym myśleć, ale wydaje mi się, że stać nas na wyjście z grupy. Bardzo bym chciał, żeby tak było, bo to zawsze napędza polską piłkę, jeżeli reprezentacja osiąga nawet jakieś drobne sukcesy, to dla nas wszystkich jest lepiej. A gdybym miał trener tak obstawić o jakieś zaskoczenie turnieju, mam na myśli tej piłkarzy reprezentacji. Kogoś, kto niekoniecznie przewidujemy, że będzie dobrze grał, tak jak powiedzmy myślimy o Lewandowskim, Szczęsnym czy takich filarach zespołu, ale ktoś, kto niespodziewanie może pokazać, że naprawdę już może w te buty wchodzić tych piłkarzy. No, bardzo dobrze w Holandii radzi sobie Sebastian Szymański. Wydaje mi się, że to jest bardzo utalentowany piłkarz, być może błyśnie na mistrzostwach, bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał, żeby dobrze grał Przemek Frankowski. No bo wiadomo, że jest to nasz wychowanek Lechi i tutaj wszyscy pewnie mu kibicujemy i oby wywalczył sobie najpierw miejsce w podstawowym składzie, a być może potem błyśnie, tak jak nam pokazywał niejednokrotnie we Francji w ostatnim czasie, że potrafi zrobić różnicę. Byłoby super. Natomiast no, jeżeli chodzi o umiejętności takie czysto piłkarskie, no to oprócz Lewandowskiego dobrze by było, gdyby to był mundial Zielińskiego, bo robi furorę we Włoszech, gra świetnie i jeżeli przełożyłby to na piłkę reprezentacyjną, to na pewno byłoby super. Jeszcze tak już na sam koniec, jakiś przekaz, który trener chciałby właśnie przekazać naszym kibicom przed rundą wiosenną? Ja się bardzo mocno utożsamiam z tym, co dzieje się w Lechii i takie obrazki, kiedy jest pusty stadion, bardzo mnie bolą, bo znam historię tego klubu i przeżyłem tutaj wiele fajnych momentów, trudnych momentów też i pamiętamy odbudowę Lechii, prawda, w której miałem przyjemność uczestniczyć i to mi zostanie gdzieś tam w pamięci do końca życia. W tej mojej drodze trenerskiej jest to bardzo ważne i istotne. Także bardzo bym chciał, żeby cały czas jakby byli z nami, wspierali nas w tych trudnych momentach, bo tak jak powiedziałem, Lechia jest wartością i my swoją grą musimy oczywiście zachęcić ludzi do przyjścia na stadion, przekonywać ich każdego dnia, ale wierzę, że warto po prostu poświęcić trochę czasu, takiej pozytywnej energii. Jest wielu kibiców, którzy dobrze nam życzą, a mam nadzieję, że my swoją postawą pokażemy to, że warto przychodzić na ten piękny stadion, że warto kibicować Lechii, bo na to zasługuje.